Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam 5 największych statków kontenerowych. Kontenerowce są podstawowymi podmiotami komercyjnego intermodalnego transportu towarowego. Na dzień dzisiejszy prawie 90% ładunków niemasowych na całym świecie jest transportowanych na tego typu statkach. Warto im się bliżej przyjrzeć. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 5. CMA CGM Jacques Sadée. Jest to pierwszy w świecie wielki kontenerowiec z napędem zasilanym skroplonym gazem ziemnym. Pływający pod banderą francuską statek charakteryzuje się ładownością 23 000 TU. Jako światowy lider w dziedzinie spedycji i logistyki CMA CGM dokonało wyboru nazwy swojego nowego statku flagowego na cześć jego założyciela Jacques'a Sadée, wizjonera i przedsiębiorcy. Czytamy w oficjalnym komunikacie firmy. Numer 4. MSC Mina. MSC Mina należy do klasy kontenerowców Gulsun. Obsługiwany przez Mediterranean Shipping Company, MSC Mina ma pojemność kontenerową 23 656 TU. Statek zbudowany przez Daewoo Shipbuilding i Marine Engineering ma około 400 metrów długości i 61 metrów szerokości. Numer 3. MSC Gulsun. MSC Gulsun jest to jeden z największych kontenerowców na świecie klasy Megamax 24. Został zwodowany w południowo-koreańskiej stoczni Samsung Heavy Industries w 2019 roku. Jego pojemność wynosi 23 756 TU. Jednostka o długości 400 i szerokości konstrukcyjnej 61,5 metra, pozwalającej na ustawienie na pokładzie w rzędzie 24 kontenerów, jest zaprojektowana do przewożenia chłodzonych i mrożonych towarów, takich jak żywność, napoje oraz leki, i przeznaczono do obsługi transkontynentalnych linii między Europą a Azją. Numer 2. HMM Oslo. Zbudowany przez Samsung Heavy Industries statek HMM Oslo wraz z siostrzanymi statkami odbył swój dziewiczy rejs w roku 2020. Statek pod banderą Panamy ma 400 metrów długości i 61,5 metra szerokości, a maksymalne zanurzenie wynosi 16,5 metra. HMM Oslo ma ładowność 23 792 TU, tylko 172 TU mniej niż HMM Algeciras, który jest największym statkiem na świecie. Numer 1. HMM Algeciras. HMM Algeciras to obecnie największy kontenerowiec na świecie, o pojemności 24 000 TU. To jeden z 12 ekologicznych kontenerowców 24 000 TU. Kontenerowce te są również uważane za jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie statków towarowych na świecie. Statek pływający pod banderą Panamy ma 399,9 metrów długości i 33,2 metrów głębokości. HMM planuje zwiększyć swoje możliwości środowiskowe poprzez eksploatację 20 nowych kontenerowców. Statki będą wyposażone w system skruberu w ramach przygotowań do regulacji środowiskowej IMO 2020. Oczekuje się również, że zoptymalizowana konstrukcja kadłuba i wysoce wydajny silnik poprawią efektywność energetyczną i zmniejszą emisję dwutlenku węgla. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. A ja już się z Wami żegnam. Cześć!